Aleksandra zniszczała, proszę. Tak, Aleksander zniszczał już na belce startowej, numer drugi. I tutaj myślę, że są szanse na pucharowe punkty. 125, może 6, 7 metrów. Taki skok da szansę awansu do drugiej serii. Zobaczmy, Olek zniszczył w powietrzu. Jeszcze, jeszcze. Skok chyba trochę za punktem K, zatem są szanse powalczenia dzisiaj o pucharowe punkty. Reakcja Olka też taka, że wydaje się zadowolony ze swojego skoku. Był w Wiśle, tam nie przebrnął kwalifikacji, potem z konieczności w drugiej lidze, no bo nie łapał się do składu, do kadry A. Występy w Pucharze Kontynentalnym średnie, ale dostał szansę w Pucharze Świata i wydaje się, że to go uskrzydliło. Jeśli chodzi o ten skok, może trochę szkoda, że zakantowała narta po lądowaniu, ale 126 metrów, w tej chwili jest to wyraźne prowadzenie. Stefan Hula, który tu był kiedyś 20 w 2016 roku, to jego najwyższa pozycja. W tym sezonie najwyżej Stefan na 22 miejscu w Ruce. Znów wieje z tyłu troszkę. Nie miał chyba Stefan szczęścia do tych warunków. Jeszcze przed momentem widzieliśmy u kilku zawodników wiatr pod narty, a więc to noszenie lepsze, a kiedy Stefan ruszył w dół, to zaczęło zawiewać z tyłu. 123,5 metra, chociaż ostatecznie ta uśredniona wartość, pokazuje Michał Doleżal, tam wpatrywał się w to, co robił w powietrzu i przy lądowaniu Stefan Hula. Okazuje się, że tam jednak było troszkę pod narty, więc odjęty punkt i 0,9, dziewiąta pozycja Stefana Huli. Mamy zatem już dwóch zawodników, którzy przekroczyli 130 metrów na tej skoczni. Maciej Kot siedzi na belce startowej, był tu 10 w sezonie 2013-14. Ostatnio 27 i 36 w Val di Fiemme. Wykres pokazuje, że wieje mu pod narty. Ale skok Maćka nie był udany. Czy to ostatecznie były naprawdę dobre warunki, pokaże komputer. No i coś czuł też sam Maciek. Będzie miał jednak odjęte 4,6 punktu, więc to były niezłe warunki wieczne. Warunki sądzę, że były dobre i widzimy. To znowu obrót tuż po wyjściu z progu. To jest to, z czym nie potrafi sobie poradzić Maciej Kot. Mówił, że trenował w tygodniu w Zakopanem. Wydawało się, że wszystko już będzie dobrze. No ale ten błąd cały czas powraca. A to już nasz bohater, 33-latek, w czwartek urodziny, mówił trochę żartobliwie, że piątkowe skoki średnie wynikały właśnie ze świętowania, ale dziś już powinno być bardzo dobrze. Piotr Żyła. I dobry skok Polaka. Widzieliśmy reakcję, chyba zadowolony z tej próby. 136 metrów. Dawid Kubacki na pewno ten skok gdzieś tam podgląda. Piotr Żyła, ten skok, jego drugi w Predatco, w niedzielnym konkursie. No coś pięknego wówczas, chyba najwyższe w karierze Piotra Żyły noty. Śmiał się potem, że nawet 20 otrzymał. Sytuacja rzadka dla niego. Ale i tym razem wysokie noty, bo tutaj będziemy mieli zaliczone 19 i trzecia pozycja Piotra Żyły, zatem są powody do zadowolenia. Polacy się teraz ożywili, bo Kamil Stoch została szóstka, szósty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kamil, który tutaj przecież zwyciężał, a potem zwyciężał w tym samym sezonie w całym cyklu Pucharu Świata. Ma niezłe warunki Kamil. Dobry skok, może nie poprowadzenie, ale po jedną z czołowych lokat Kamila. Kamil Stoch w Val di Fiemme przed tygodniem 2 razy 4. Te dwie czwórki, raz egzekwo z Piotrem Żyłą. Teraz 137,5 metra, a więc skok tak samo długi jak w przypadku Forfanga na przykład. Będzie miał odjęty punkt i 0,3. Forfang miał dodane 1,6 punktu. A więc teoretycznie Kamil w lepszych warunkach. Noty od sędziów, same 19, jedna nawet 19,5. Wspominał Mateusz Leleń o tych wysokich notach dla Kamila i dla Piotra Żyły. 58,5 punktu i jeszcze tylko Stefan Kraft. W tym sezonie nikt wyższej noty nie dostał. Kamil jest piąty po tym 137,5 metrowym skoku. A Dawid Kubacki 6 razy z rzędu stawał ostatnio na podium. To jest ex aequo najdłuższa seria w historii polskich skoków. Gdyby tak dzisiaj się udało, troszkę mu z tyłu teraz zawiewa. Dawid w powietrzu. Ależ piękny skok Dawida. Klasa, klasa. 8
kwalifikacjach. 133,5. Mówiłem o tej serii. I pierwszy zawodnik, który dzisiaj skacze ponad 140 metrów. 140,5 metra. Mimo, że zawiewało minimalnie, co prawda z tyłu, 0,4 punktu. Dawid Kubacki, triumfator turnieju czterech skoczni, zgłasza swoją kandydaturę do podium w tym konkursie. Mówiliśmy o tym. Adam Małysz kiedyś też 6 konkursów z rzędu na podium. Kamil Stoch też 6. Dawid ma szansę na 7. Myślę, że obejmie po tym skoku prowadzenie. Wszyscy sędziowie zgodni. 19 punktów. Doleżal się cieszy. Wszyscy się cieszą. My się cieszymy. Dawid się cieszy. I patrzymy, czy będzie jedynka. Musi być jedynka przy jego nazwisku. Dawid Kubacki na czele. Jeszcze 3 zostało do końca serii. Tutaj ważna będzie na pewno prędkość najazdowa. 91,5. Wydaje się, że jeżeli pojedzie w tym tempie, no to powinno już być dobrze. Zobaczmy. 91,4. Jaki to będzie skok? Leć Kamil jak najdalej. Troszkę chyba zabrakło na Schmida. 135,5 metra. Taki był moment, kiedy ta ikonka zmieniła się. Kiedy wiatr pod narty, gdy Kamil dojeżdżał do progu, zmienił się na wiatr z tyłu. Śmiali się troszeczkę ironicznie internauci, że Kamil Stoch to jest taki magnes złych warunków. No i okazuje się, że przed nim zawodnik miał pod narty. On ma lekko w plecy. Dzisiaj te różnice nie są duże, ale zawsze przy obecnej wrażliwości sprzętu na podmuchy jest to spore znaczenie. Ma to i zobaczmy noty. 1,20 nawet. Norwek nagrodził Polaka, ale ostatecznie mamy 3 miejsce Kamila Stocha. Skoro 3, to w 10 będzie na pewno dzisiaj Kamil. Pewnie marzył o czymś więcej. Gratulacje Kamila Stocha dla Konstantina Schmida i Piotr Żyła. Piotrek, 33 urodziny w czwartek. Chrystusowy wiek. Ruszaj, 7 po pierwszej kolejce. Piotr Żyła w powietrzu. Troszkę metrów zabrakło. Potrzebował 137,5, aby wyprzedzić Niemca. A było 134. Czyli w pierwszej kolejce 136 metrów. W drugiej 134. Noty wysokie. 18,5. Dwie dziewiętnastki też się pojawią. Pojawiło się też doliczenie za wiatr. 2,5 punktu, co w pewnym sensie wydłuża ten jego skok. Które to będzie miejsce? Schmidt prowadzi, Tande drugi, Kamil Stoch na 3 miejscu. Kamil tracił do Piotrka 0,7 punktu. Jest czwarty, jest za Kamilem Stochem Piotr Żyła. To on prowadził po pierwszej kolejce nad Stefanem Laje o 3 punkty, nad Kobayashim o 4,1, o ponad 5 punktów nad Stefanem Kraftem. Dawidzie, skocz tak pięknie jak w pierwszej kolejce, wystarczy 140 metrów. Dawid szybuje i ląduje w pięknym stylu. To było ponad 142, to był najdłuższy skok tej drugiej serii, to był skok po 7 z rzędu podium i chyba po 3 w karierze zwycięstwo. 141 metrów. Jak on to fenomenalnie zrobił, jak on się opanował, jak wytrzymał. Klasa mistrza, klasa Dawida Kubackiego. To jest w tej chwili wzorzec Sevr. To jest na ten weekend, przynajmniej dzisiaj, najlepszy skoczek. Dawid Kubacki. Kraft zbiera gratulacje, ale trochę mu mina z żedła. Noty dla Dawida. 19,5 punktu. Czekamy na to, co chyba jest oczywiste. Piotrek z boku, Kamil z boku, a Dawid czeka na werdykt. Wydaje się, że to może być tylko jeden werdykt. Pierwsze miejsce. 140,5 w pierwszej kolejce, 141 w drugiej. Dzisiaj tak nikt nie skakał. Stefan Kraft owszem, w drugiej ponad 140, ale w pierwszej było przecież krócej. Musi być najlepszy Dawid, no bo tak to po prostu wynika z logiki wydarzeń. Dawid Kubacki, zatem po raz 16, ale najważniejsze, że po raz 7 z rzędu na podium. Ta seria zaczęła się w Oberstdorfie.
trzeci w Kapa, trzeci w Innsbrucku, drugi w Bischofshofen, pierwszy, dwa razy trzeci przed tygodniem. Rośnie teraz licznik, urósł do 291 punktu. Pierwszy, 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 pierwszy Dawid Kubacki.